Zapraszamy wszystkich mieszkańców Świętochłowic na jesienne spotkania z władzami miasta. Jesień to doskonały czas na to, żeby podsumować to, co wydarzyło się do tej pory w mieście od momentu, kiedy Daniel Beger objął stanowisko prezydenta miasta Świętochłowice. Już 1 października ruszamy ze spotkaniami, podczas których mieszkańcy po pierwsze będą mogli dowiedzieć się tego wszystkiego, co wydarzyło się w mieście, ale z drugiej strony też zapytać prezydenta, wiceprezydenta czy na przykład prezesa Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Lokalowej o to, co ich najbardziej interesuje. Jesienne popołudnia to doskonały czas na to, żeby spotkać się z pracownikami urzędu i z przedstawicielami władzy samorządowej i najzwyczajniej w świecie porozmawiać o tym, co w mieście piszczy. Spotkania tradycyjnie już będą się odbywać przede wszystkim w szkołach, ale też między innymi w Młodzieżowym Domu Kultury. Pierwsze spotkanie już 1 października, ostatnie w listopadzie. To tradycyjnie już 6 dzielnic, 6 spotkań i myślę, że cała masa obecnych mieszkańców i jeszcze więcej pytań. Nowość w tym roku to między innymi kącik dla dzieci, który będzie zapewniony po to, aby rodzice, którzy po południu zajmują się swoimi pociechami, nie musieli rezygnować z możliwości takiego spotkania, tylko mogli śmiało przyjść na nie. Oczywiście w trakcie tych spotkań i w kąciku będzie zapewniona opieka dla dzieci. Oczywiście jak zawsze zapraszamy wszystkich zainteresowanych mieszkańców, nie tylko danej dzielnicy, ale być może też tych, którzy mieszkają w innej dzielnicy i są zainteresowani problemami nie tej, w której mieszkają. Tradycyjnie na tych spotkaniach, przynajmniej tych w ostatniej edycji, pojawiało się po kilkadziesiąt osób. Największe spotkanie to była frekwencja granicząca nawet ze 100 osobami. Pierwsze spotkanie odbędzie się 1 października o godzinie 18:00. Serdecznie zapraszamy.